Dzień dobry Państwu. Dziękuję organizatorom za zaproszenie i nim przejdę już stricte do pytań, nawiążę do pytania, które było zadane w poprzedniej sesji dotyczące, czy istnieje dieta na depresję i tym podobne. Proszę Państwa, z dietą jest tak, że my i pacjenci bardzo często szukają w diecie, w momencie, kiedy zaczynają na coś chorować, cudownej diety. Tych cudownych diet jest miliard, natomiast one wszystkie skuteczność mają na wysokości placebo, dlatego że prawidłowa dieta, którą się zaleca w normalnych zaleceniach dla osób, w zaleceniach populacyjnych, jest podstawową dietą, która ma szeroki wpływ na nasz stan zdrowia i to jest basic, z którego wychodzimy. Więc i to wpłynie na choroby układu krążenia, na stan, na częstość występowania stanów demencyjnych, na wydolność fizyczną, odporność i na wszystkie inne choroby dietozależne i dobrostan. I ta dieta jest prosta. Ja mam problem z pacjentami, którzy przychodzą do mnie i mają pomysł na dietę, która ich wyleczy z licznych schorzeń, a im każe się normalnie odżywiać. To tak jak pan doktor mówił, pan profesor mówił, że jak mało recept się dostanie, to jest kiepski lekarz, to ja mam wrażenie, że jestem kiepski dietetyk, bo mówię, jedz normalnie, a nie każe nie wiadomo jakich zaleceń. Niezwykle istotną rzeczą, zwróćcie Państwo uwagę, jeżeli powiecie Państwo swoim pacjentom, proszę przejść na dietę, bo macie jakieś schorzenie, to pacjent automatycznie przejdzie na dietę łatwostrawną, która jest zalecana tylko w wybranych schorzeniach przewodu pokarmowego, a nie jest dietą smaczną i do stosowania przez dłuższy czas jest dość ciężką, automatycznie przejdzie na dietę, która jest zalecana w chorobach układu krążenia, czyli będzie ograniczał ilość dodawanej soli, więc zmniejszy sobie smakowitość diety, a ta dieta powinna być smaczna, bo to są osoby starsze i automatycznie będzie kombinował z tłuszczami, wyeliminuje część produktów mięsnych, takie jak wołowe, wieprzowe, przejdzie na drób i wszystko będzie gotowane. Konia z rzędem temu, komu będzie dieta z pulpetów codziennie smakowała. Bo czasami pytamy się, dlaczego pacjent nie chce jeść, no to proszę jeść to, co je pacjent przez ten okres, który on to je i zobaczymy, czy też będziemy mieli utratę apetytu, czy nam się apetyt rozwinie.